co ty jeździłeś? Gdzie jeździłem? Co? Goście! Za chwila! Co? Wszystko mnie złapało. Tu, za Markiem, tam. Jedziem w las. A tu już bym, no? Dobra. Jedź, Adam. Takie się przerzucę na lewym kursie, co? No, tu. Dobra. Spadła ci rękawiczka, Adam. No, dobra. Ja się boję tutaj sam. Co tam jest? Las. Że tam jakieś grzybiarki znalazłeś. To ja bym was nie wołał. Tutaj myśmy, Adam, wtedy jechali, co po tych wąwozach jeździli. To jest tu w pobliżu. Ale wiesz, żeby to było jakieś takie, najpierw taki wjazd musimy efekciarski zrobić. A tam jest taki fajny skarpa duża, tam byśmy może podjechali jakoś. Tam? No. No. Albo jedziemy niżej jeszcze. No to, no, jedź dalej, zobaczymy. No to jest to! Tutaj, Adam po prawej, którego nie ma już. No, no, no. Ciemny las. Las krzyży. Wszystkie drogi prowadzą do pomnika. No. Co, nie przyjedziesz? Nie, przyjadę, ale gdzieś się pchamy dalej. No przyjedziemy, bo tam jest zaraz ten fajny teren, taka łąka z tą rzeczką, może tam coś będzie można nagrywać. O, ty! O, Adam, zawracamy. Ty, ale tu się zrobiło mokro. Nie, nie, kopię się, wiesz? Nie, ja do tyłu, co? Musisz zejść z niego. On wyjdzie, a cię wypchnę. Albo go wypchniemy, czekaj. Jo, dawaj. Jo. Ale do tyłu lepiej, nie? Tu chyba nie jedziemy, zobacz. Bo tu wszędzie jest, zobacz. Mokro. Jak się szarpę, to do tyłu wyciągarką, ej. Ja już powiem. Ja zahaczę wtedy ten. To zawrócimy jednak tam na tę skarpę, może tam wtedy nagramy. Ocie panie. Ocie panie, nie miał. Ocie panie, ja hak nie założę. Gdzie jest ten? Za kule łatwo. Ja. Ty, ale tu ktoś sobie coś ułożył, zobacz. Co było, wiesz, chyba. Dobra. Ściągnij. Żebyś się chyba ten cofnął, co? Ja tylko naciągnij trochę. Bo masz ten. Ja? Czego? Tylko nie cofaj, bo ja muszę cofnąć za tobą stę. Nie, to mam mówię, żebyś się musiał cofnąć. Ja. Ja też się trochę, wiesz, tutaj. To dawaj do przodu, masz miejsce. No. Już cofam.
Dobra, masz wolne z tyłu. A, urwałem. Co urwałeś? Dużo pan. Czekaj, to zaraz się cofnę. Szajs taki. Szytony, kurwa. Ty, jo, urwał się pas. Nie, nie kramla, ale nic, tylko pas się urwał. No mówię, taki szajs, kurwa, szytony niby. No to nie są, bez, to są te paski. Ty, o, ani nie na szwach, tylko w środku. Czekaj, czekaj, czekaj. Cię tu uwolnię. Ale twoja lekko idzie, Adam. Złapmy teraz tą zadnę. Ja. Co ma? Tak. Ja, zahaknął. Tak, tak. No, tego pasa wcale nie ma. No, ale wiesz, jak ty zawiniesz na lince, to... A, że wygniesz ją. No. Adam, sprzęgło masz? Sprzęgło. Ocie panie, gdzie pan wjechał? Czekaj, stój. Bo coś tu się obsyło. Dobra, dawaj. O cię panie, gdzie ja tu wlazłem? A my go. Idzie? O mąż. Paski nie robi. Kurde, ale jak tam się zrobiło grząsko? Ale my tutaj spokojnie przejechaliśmy. No. Jeszcze się jeszcze trochę, ja, bo tu on będzie. Ja tu się troszkę cofnę sam. Ja tu jest, myślę, wyjadę. Ja, trafia. No czekaj, tam się. To mnie tam uwolni. No czekaj, bo nie wiem, tutaj wyjedziesz? To było to zaraz, jak cofniesz tu. To... No jest twardy, tutaj on przejechał, tą tonto. Dobra, teraz wy. No bo to? No. A ty się w błędzie liczyć. A ty się ustaw do wyciągania. Zrazu. Nawet do przodu było to poleciło. Ojże, dobra. To co, zawracamy i jedziemy na tą skarpę, tam to zrobimy. Uważaj. Wtedy idę. Ale. Czekaj pani, wtedy jedzie. Dobra. Czekaj, przejdę sobie. Wyjechał. Adam, do przodu, tam zawróć. W tym błocie. Dalej się wychrapać. Ja. Co patrzysz, Marek? Co? Nie ciągnę czegoś, wiesz. A tu jakby to jest teraz? Co tam jest na dole, Marek? Za... To jest bagno, łąka, czy co? Tam? Tam. Takie, wiesz, szalaz z łąką. Jedź na tą skarpę, tam zrobimy. Ty, a może inaczej? Czemu my chcemy wjeżdżać? Może będziemy u góry i wszyscy zjedziemy. I tu na dole, na tle tego skarpy będziemy robić. Zaczniemy po prostu jak zjeżdżamy, wiesz, z góry, nie? Obok siebie. I staniemy. Gdzieś blisko siebie? Blisko siebie, tutaj jest szeroko. Tutaj będziemy musieli. No pewnie, spokojnie. O, Marek, o tak, po skosie. To ja tu koło drzew wtedy? O, czekaj Marek, czekaj. Ja wtedy gdzieś będę tutaj, nie? O, i staniemy tak, żeby blisko siebie być na dole. Podejdź Adam. Dobra, na razie zgaście kłady. Trzeba nagrać. Maskę ktoś zgubił. Czekajcie, ubieram kask. Zgubił. Maskę. Jaką? Taką na koronawirus.
Dobra. Wszystko macie pozamykane, kufry? My? Co ty? Jadymy. No, on mówi, dlaczego ten pan zawsze stoi na kładzie, jakby jedziecie, nie? Nie, zawsze nie. Ale on mówi, nie? Dlaczego ten pan zawsze... Co, zawrócić? Cofamy. No, dobra. A ja mówię, bo on widzi tylko tę zawrotkę, on musi stanąć, nie? Bo on nie widzi tak daleko, nie? Tak, ja w ogóle nie siedzę, no. No, nogami wybierać. Ja ci powiem, ja w takim terenie nie siedzę, bo ja bym na plecy nie mógł, nie? Ja bym dostał po plecach. A to... Ale zapach ładny jest od tych pokrzyw, od tego wszystkiego. No. I Marek ma jakąś taką chyba tajniejszą benzynę. Jakąś taką bardziej pachnącą. No. Ja się też muszę przyłączyć. Na haju. Dlaczego się zatrzymaliście? No. Nie lubimy jak być. Przez łąkę? Fuj, w tą śmierdzącą wodę nas zabrałeś, Marek. To jest tu, gdzie myśmy wtedy jechali? Rozłączyło mnie chyba, co? A tam jestem? Halo, halo? Halo, jesteście? Dobra, bo interkom mnie rozłączył, ja próbowałem go włączyć. Nie, nic nie słyszałem teraz przez chwilę. A zdążyliście mi naciupać pewnie, nie? Uwaga rowerzysta. Nie jedź, nie, tu nie ma nic, tu tylko po, tak pojedziemy. O. Uwaga kamień. Uwaga kamień. A tu myśmy płot naprawiali kiedyś. No. Bo drzewo spadło, to co tu leży nawet. Na płot temu facetowi. A myśmy zdjęli i mu siatkę wyprostowali. A on akurat na podwórku stał. No i czy to? Odkładem jeździ i szuka. Aha, w ramach tutaj. Drzewo zrobić, o! I w hak twój uderzyłem. Wyrzuci! To się wydaje, nie? Mogę trzeba? Dobra. Na buźkę. To jest prywatna droga Marka do domu. A. Ja ma wykupione tu? Ja. Oj, tutaj. Fajnie, nie? Taka ścieżka, kurde. No widać, chłopu się powodzi, to co tam kupuje, nie? Słuchać się mnie albo wypadł.
Ale ładne krzaczki. Piękne. Ach, ja bym tu zjechał z kościarką. No i no i co? To tam patrzę nasze płotko serba. Aha, ja. Bez wody. Bez wody? Ostatnio tam było przecież pełno, nie? No. Przyjeżdżaliśmy. No. Głucho wszędzie. Ale widzisz, nie wypada, nie? A nie wypada. Tak. Nie wypada cały czas. Nie też to płotko moje wyschło. A jeszcze co, niby nie jest suchy rok, nie? No. To wyrzuciło mnie znowu przez chwilę. Co na tej kładzie? Co? Z interkomu. Z interkomu? A. Chyba puknąłem jakiegoś komara. Zamknij okno. To się paruje. On mówi, że możemy jechać z nami. A Marek mówi, nie, czekajcie chwilę, bo wtedy od tego nie dostanę. No, ja mówiłem, jedźcie ze mną, to nie dostanę właśnie. Byśmy chcieli przejść.